Animozje polityczne poszły w kąt, gdy rozpoczęła się batalia o sensowną drogę łączącą obwodnicę Suwałk od węzła Raczki do stolicy województwa podlaskiego. I gdy wydawać się już mogło, że długie i pełne zwrotów akcji starania nie przyniosą efektu, pojawiło się światełko w tunelu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Suwałkach ogłosił, że droga, o którą walczą lokalne samorządy, mieszkańcy i politycy, w jego ocenie ma uzasadnienie. Wkrótce potem okazało się, że w Brukseli zarekomendowana i zatwierdzona została sieć nowych dróg, według której mieszkańcy Suwałk pojadą do Białegostoku przez Ełk i Knyszyn, nadkładając około 40 km. Sprawa zdawała się być przesądzona, gdy we wtorek, 13 grudnia, podczas konferencji premiera na temat rządowego programu budowy dróg, padły takie oto słowa. To 294 miliardy złotych, które są zagwarantowane w naszym budżecie, w przyszłych budżetach i wiem, że jednocześnie też dołożymy tutaj w najbliższym czasie, będą toczone prace kolejnych kilka miliardów złotych po to, żeby uzupełnić ten ruszt komunikacyjny o dodatkowe kawałki. Dzisiaj wspomnę o jednym dodatkowym odcinku, który również w osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do wykonania na kolejne lata. To droga S8 od Białegostoku przez Suchowolę, Augustów do Suwałk, a tak precyzyjnie rzecz ujmując do węzła Raczki przed Suwałkami. Informacja lotem błyskawicy obiegła województwo i położone w nim samorządy. Cieszymy się z tej decyzji. O taką właśnie decyzję zabiegał m.in. pan Czesław Frenkiewicz, prezydent Suwałk, ale również rzesza innych samorządowców z naszego regionu, rzesza przedsiębiorców, bo to oni też głównie mówili o potrzebie rozbudowy i remontu tej drogi. Mówili o tym również mieszkańcy Suwałk poprzez specjalne organizowane petycje i zbierane podpisy. Zatem na pewno wiele osób się z takiej decyzji cieszy i jak najbardziej jest to dobra decyzja. Dobra decyzja, bo będzie na pewno sprzyjała rozwojowi tej części województwa podlaskiego, zapewni doskonałe połączenie ze stolicą naszego regionu, zatem same plusy. Jaka będzie to droga? Wiadomo tylko, że klasy S, czyli ekspresowa. Na razie jest to decyzja o jej budowie, natomiast jak będzie wyglądała, jaki ostatecznie będzie jej przebieg, jak będzie budowana, kiedy będzie budowana, jest to już pytanie do decydentów, do osób, które się tym w naszym kraju zajmują. My liczymy tylko na jak najszybszą realizację tej obietnicy, tego odcinka drogi i mamy nadzieję, że stanie się on faktem już niebawem. Nie jest jeszcze znany termin, w którym zauważymy pierwsze działania mające zaowocować nową jakością komunikacji. Nie ma jednak wątpliwości, że krok, na jaki zdecydował się rząd, otworzy bramę bezpieczeństwa w tej części regionu i z pewnością poprawi komfort jazdy.